Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Co mogą zrobić uczniowie, by rozwijać kreatywność i zdolności matematyczne? Kreatywność i umiejętności matematyczne można rozwijać na wiele sposobów, nawet bezwiednie. Ja na przykład bardzo lubię planszówki i wiem, że dużo gier wymaga stosowania matematyki i rozwiązywania zadań. Albo weźmy kuchnię. Uwielbiam piec ciasta. W kuchni bardzo często posługuję się ułamkami i uczę się proporcji, robiąc coś, co lubię. Moim zdaniem najlepiej jest rozwijać umiejętności matematyczne i kreatywność po prostu robiąc to, co się lubi. Bo prawdopodobnie jest w tym matematyka i kreatywność. Staraj się odnosić to, czego się uczysz, do życia. Sytuację w klasie często postrzegamy jako odrębną, oddzieloną od świata. Im lepiej połączymy to, czego uczymy się w klasie, z prawdziwym życiem, na przykład ze sportem, rozrywką, polityką, wiadomościami, czymkolwiek, im lepiej skojarzymy matematykę z życiem, tym bardziej docenimy umiejętności oraz metody i tym skuteczniej będziemy umieli korzystać z wiedzy poza klasą.